Hello, everybody. Hello. What can I say? Actually, game was over at the beginning of third quarter, where we made 20 point difference, and I didn't saw that opponents want to spend energy to try to change game. I'm pretty sure that they will be much more ready next game, and we like experienced team. I would like to see tomorrow my players tomorrow, day after tomorrow, how they play to repeat same game. Thank you very much. To tak, od początku ten mecz, może poza pierwszymi minutami, układał się po naszej myśli. Myślę, że te 20 punktów pokazują dzisiejszy mecz, ale wiem, że czarni na pewno wyjdą inaczej zmobilizowani, z większą energią na kolejny mecz, ale my jesteśmy drużyną bardzo doświadczoną i wiemy, jak się zachować. Chciałbym również zobaczyć już jutro naszych moich chłopaków na parkiecie, ale musimy poczekać jeszcze jeden dzień dłużej. Dziękujemy. I Damian Kulik. Dobry wieczór. Powiem tak, no, po pierwszym meczu, jaki przegraliśmy u siebie, wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby po przyjeździe tutaj wygrać pierwsze spotkanie i cieszymy się, że w dobrym stylu to zrobiliśmy i że wygraliśmy. Ale mówię, seria dalej trwa, za dwa dni mamy kolejne spotkanie i mam nadzieję, że jeżeli wyjdziemy z taką samą energią i wolą walki, jak dzisiaj pokazaliśmy, to jesteśmy w stanie zakończyć tę serię w kolejnym meczu. When we play a team like Turów, have to make something special, and at least we have to make some, you know, some open shots and then some hard shots to keep in the game. And today was not close. They played such tough defense for three quarters, really closed out our Gerald Blessing game. It was hard for him to create, and you know, they crushed us on the rebounds. So from the beginning, our energy was good for a couple of minutes, but then we let them have the three-pointers. It's the most important part of the game. They start to feel the shot. All the shots go in, make a big difference, and the game was broken from there. So for next game, we have to be a bit stronger, a bit tougher mentally, and give our best effort. To jest tak, no, wychodzi taki mecz, jeżeli gra się przeciwko takiej drużynie jak PGA Turów z Gorzelec, to trzeba trafiać niektóre rzuty otwarte, ale również trzeba trafiać ciężkie rzuty z trudnych pozycji. My tego ani z jednego, ani z drugiego dzisiaj nie wykonywaliśmy, więc ciężko jest wtedy utrzymać się w meczu z taką klasową drużyną. Na pewno Turów grał bardzo dobrze z wielką energią przez trzy kwarty. Każdy rzut nasz był z wymuszonych pozycji, bardzo dobrze zastopowali Gerala Blasingame'a, nie mógł wykreować pozycji ani dla siebie, ani dla kolegów z drużyny, więc na pewno my musimy wyjść na kolejny mecz dużo bardziej twardsi mentalnie, fizycznie, z dużo większą energią, taką jaką graliśmy przez pierwsze trzy minuty. Nie możemy spuszczać głowy, cały czas walczymy i myślę, że jeżeli zagramy z taką wolą walki jak na początku, to na pewno mecz będzie dużo lepszy dla nas. Dziękuję. Kalistus Eziuk. Second and third quarters were big. In the second quarter we missed a ton of wide open shots that normally go down for us. And when you're missing shots and they're making shots, that's really deflating, you know. And we got down and we tried to fight back in the third. They came out with a lot of energy. And sorry. It was just a tough one, just to get beat by 20 at home, you know. And yes, I'm sorry. To jest tak, że ciężko jest grać, jeżeli się buduje otwarte rzuty, które normalnie wpadają do kosza. Takie rzuty z czystych pozycji, gdzie normalnie bez problemu powinny wpaść, to nas trochę złamało, zdołowało. No, na pewno w taki sposób grać nie można.
później oni zagrali naprawdę wyśmienitą drugą i trzecią kwartę. My w tych kwartach nie mogliśmy nic zrobić, ani na zbiórce, ani w obronie, ani w ataku. No a resztę Państwo już sami widzieli. Dziękujemy i przechodzimy do pytań. Trenerze, co zrobić, żeby w ogóle zawodnicy zapomnieli, tak zresetowali się po takim spotkaniu, bo to chyba najprościej było, żeby zapomnieli, że ten mecz istniał, żeby mogli mieć jakieś siły mentalne do spotkania numer 4. What to do to make them reset their mind, to forget about this game, to create new energy, new power for the next game, how to cancel this game in their mentality? That's exactly how, just cancel it. Don't think about this one. We still have another game on our home court, and we'll just have to protect the home, be tougher, play stronger. The mental part is important. Just have to clear your mind, concentrate on the next things to do, next play, next game. Właśnie to jest to, że po prostu trzeba zapomnieć o tym meczu, skasować go. Trzeba w taki sposób podchodzić do sprawy, żeby nie myśleć o tym, co było w tym meczu, tylko przygotować się do następnego. Mamy mecz kolejny u siebie, trzeba obronić nasz dom, tutaj miejsce, gdzie gramy dla naszych kibiców i myślę, że to jest najważniejsze, żeby po prostu nie myśleć. Wyjść na kolejny mecz w taki sposób, żeby starać się obronić swoją halę.